Drodzy narzeczeni, którzy za chwilę będziecie nowożeńcami, zebraliśmy się tutaj w tej świątyni, aby być świadkami, gdzie tych dwoje młodych ludzi, stając przed Bogiem i nami tutaj zgromadzonym Kościołem, udzielą sobie nawzajem sakramentu małżeństwa. Jakże istotnego sakramentu. Sakramentu, który zwiąże ich na całe życie. Odtąd już nie będzie ja i ty, ale będziemy my. I gdyby tak przyszło ich zapytać dzisiaj, co ich skłoniło do tego, że stanęli na ślubnym kobiercu, to zapewne by nam powiedzieli, że miłość. Ileś lat temu jedno drugiemu wpadło w oko i zaczęło się, a kończy się właśnie przy ołtarzu. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Ja, Paweł, biorę ciebie, Katarzyno, za żonę. Ślubuję ci miłość. Miłość. Wierność. Wierność. I uczciwość małżeńską. Uczciwość małżeńską. Oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tę miłość musicie pielęgnować, tak jak pielęgnuje się młodą roślinę. Jeśli o nią dbamy, jeśli ją podlewamy, jeśli ją plewimy z chwastu, jeśli patrzymy, czy jakiś szkodnik na niej się nie pojawił i cały czas na nią patrzymy, to wiemy, że wyda piękny kwiat, a później piękny owoc. Tak samo jest również w małżeństwie. Jeżeli się trudzimy, jeśli ponosimy poświęcenie, wyrzeczenie, jeśli się ofiarujemy dla drugiej osoby, to również ta miłość małżeńska przynosi wspaniałe i piękne owoce.